Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Izaka. Wracamy sobie do gry, no ostatnio skończyliśmy badanie, tam w miarę skończyliśmy. Jeszcze tam jakieś pojedyncze małe rzeczy zostały, ale no tak naprawdę nas za bardzo nie interesują. Tak jak mówiłem, będziemy za momencik tak naprawdę też likwidowali już nasze, nie wiem jak to nazwać, laboratorium chyba to się nazywa w grze. Bo nic mnie nie interesuje już z tych rzeczy do wybadania. Nie chcę raczej badać żadnych innych protez i rzeczy w tym stylu. Chociaż interesuje mnie to Bionic Warfare, co nam tu daje? A, Power Arm po prostu i Cypher Blade. Ktoś mi też właśnie pisał, żebym Cypher Blade'a zainstalował jednemu z moich kolonistów, ale dam sobie spokój. Cypher Blade'a, żeby dostać, to musiałbym rozmontować dobrze Cyphera, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem jak to teraz, bo to troszkę zmieniali. Kiedyś Cyphera wypadało po prostu rozmontować, gdy on już nie żył. Później trzeba było... Cypher tak po prostu chyba wypadał z tego Cyphera. Jak go się rozmontowywało. Później Cypher musiał tak leżeć i trzeba go było przenieść jeszcze jakby żyjącego na stół warsztatowy, aby rozmontować tę część ciała z niego. A teraz to w ogóle nie wiem jak to działa. Naprawdę, to jest bardzo głupie. A więc, przyspieszamy grę, czekamy aż koloniści stworzą nam wszystkie nasze bronie. Ktoś napisał, że ten bardzo drogi minigun jest również bardzo dobry, ale no niestety nie jesteś na stanie go, więc no nie będę go robił. Charge LMG zrobiła Rosa, niestety tylko dobrej jakości, a troszkę szkoda, liczyłem na coś lepszego. Frania, dla ciebie będzie Charge LMG. Jeszcze komu została broń do zamiany? Wszystkim zmieniłem? Tak, wszystkim broń już zmieniłem, okej. A więc teraz zostały nam tylko do zrobienia zaawansowane komponenty. Ser tutaj będzie robił kolejny i widzę, że już bardzo wyprzedził Barbaralo i innych kolonistów, więc mu troszkę dołożymy tych zaawansowanych komponentów do zrobienia. W międzyczasie mógłbym wysłać karawanę. Tak jak mówiłem, wyślemy karawanę, dzięki której zakupimy sobie troszkę i zaawansowanych komponentów, i zwykłych komponentów. Bardzo nam to czas po prostu zaoszczędzi. I czy to się nagrywa? Nagrywa, dobrze. No, mam teraz troszkę więcej czasu, mam nadzieję, że no, w miarę często będę nagrywał teraz Remold, aby zakończyć tę serię, żebyście nie czekali tydzień, tak jak ktoś napisał, że tydzień na każdy odcinek czekać, a między tymi odcinkami też dużo nie dzieje. No, niestety taka prawda pod koniec serii zawsze z Remold. Jezu, i kogo wysłać? Zawsze Ryża wysłałem, bo on dobrze gada. Wyślę z nim jeszcze Kitkę, ona dobrze strzela, a nie może nic ze sobą wziąć. A nie, ile zgarnia żarcia ze sobą. Okej. Tak naprawdę chyba starczy. Ona ma świetną broń. Raczej się nie muszę niczym martwić. Weźmiemy dwa jaki, aby więcej po prostu przenieść po drodze. A, jednego ma flosa, jednego jaka. Niech będzie, tak. I to facetów, bo kobitki widzę w ciąży. Jedzonko dla naszych zwierzaków. Weźmiemy ze 150 siana. No nie będziemy długo tak naprawdę na zewnątrz, więc... Nie potrzeba nawet jakoś specjalnie dużo posiłków. A posiłków weźmiemy... 9. Jejciu, jak mało w ogóle posiłków mamy w bazie. Co to nasi kucharze się... nudzą, nie mają co robić. Dobra, skóry weźmiemy też na sprzedaż. Wolfskin weźmiemy na sprzedaż. Blue Fur weźmiemy na sprzedaż. Oczywiście weźmiemy całe srebro, jakie mamy. I czy to wszystko? Wydaje mi się chyba, że tak, no... Oczywiście jeszcze bedrole, żeby mieli nasi koloniści jak spać, jeżeli po drodze im się zachce. I chyba wszystko. Chyba rzeczywiście wszystko na sprzedaż. Jeżeli dobrze pamiętam, też chyba chciałem kupić trochę paliwa chemicznego. Nie wiem, jak ono jest drogie. Mam nadzieję, że troszkę sobie go kupimy. 0,29 dnia. No to jak dobrze pójdzie, nasi koloniści będą jeszcze dziś wieczorem z powrotem u nas w bazie. Shieldbelt jeden leży, ale to chyba nawet dobrze, bo jeżeli dobrze pamiętam, któregoś z kolonistów wymieniliśmy na strzelca, dlatego ten shieldbelt leży. I my też mamy tutaj dwa razy antimaterial rifle i też tą broń, która też jest bardzo dobra. Naprawdę nie wiem, co z tymi kolonistami zrobić. Na pewno Ryża jeszcze zmienia na strzelca, bo on nie jest jakimś strasznym strzelcem. Trzeci poziom wiadomo, że jest niski, ale on też z bliska nie bije dobrze, więc po co do niego zrobić słabego wojownika, jak można zrobić z niego słabego strzelca.
W międzyczasie, jak jest z tym jedzeniem? Bo widzę, że z tym jedzeniem jest naprawdę bardzo dobrze, nieważne. Być może akurat na taki moment dnia trafiłem, że dużo jedzenia nie było. Neutroaminy mam nie za dużo i neutroaminy wypadałoby troszkę jeszcze kupić. Ostatnio się nad tym właśnie zastanawiałem. No i chyba jednak troszkę tej neutroaminy kupimy. Zaawansowane komponenty już tutaj są produkowane. Research praktycznie stoi w miejscu. Co to jest? Rocket Launcher. Charge Rocket Launcher. Czyli to prawdopodobnie będzie do zrobienia taka broń tutaj. Nie wiem, czy to jednak jednorazowego użytku, czy nie. Wiecie co, ja sobie dam z tym spokój. I zaczniemy już rozbiórkę tutaj naszego laboratorium. Wyjmiemy wszystkie dobre fotele, wszystkie jakieś ważniejsze rzeczy. Multianalizer też na razie odinstaluję, nie będę go likwidował. Zlikwiduję jedynie stoły badawcze, bo one są po prostu nam niepotrzebne w tym momencie. Zostawię tę ścianę południową, aby nasze jakby lepsze rzeczy tutaj cały czas były chronione. Możemy rozłączyć również tutaj grzanie, możemy rozłączyć lampy, to możemy zlikwidować. No i zlikwidujemy również oczywiście nasze stoły badawcze, tak jak mówiłem. Ciekawe, jak zmieni się wartość kolonii, czy jakkolwiek... A Jezu, karawana już dotarła, ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. Handel, dobra, zajmiemy się resztą rzeczy za momencik. Sprzedajemy, tak jak mówiłem, wszystkie skóry, w ogóle niepotrzebne. Na sprzedaż mamy to wszystko, na sprzedaż nic więcej nie mamy. Pieniędzy mamy naprawdę dużo, ponad 4000, prawie 4500 srebra. Bioniczny kręgosłup moglibyśmy kupić i bioniczny kręgosłup to chyba zrobię paru kolonistom nawet. Ale to może w przyszłości. Paliwa chemiczne jest w miarę drogie, ale jeżeli się nie mylę, 10 paliwa chemicznego to jeden pocisk, więc weźmy na razie 100 tego paliwa. Za resztę pieniędzy kupmy. Zaawansowany komponent tylko jeden. Ojejciu, no niedużo. Wszystkie komponenty zwykłe. Neutroaminy kupmy sztuk 50. Wydaje mi się, że wystarczy. Chyba wszystko. Nie potrzebuję nic innego kupować. Więc może tego paliwa chemicznego po prostu kupimy więcej. Całe jakie mają. I nadal wyjdziemy nie jakoś dużo na minus. Mógłbym nawet ten bioniczny kręgosłup kupić, bo tak naprawdę kupno tego bionicznego kręgosłupa to jest prawie to samo co kupno zaawansowanych komponentów, bo chyba na bioniczny kręgosłup idzie zaawansowany komponent, jeśli nie, no to po prostu zaoszczędzę czas i zwykłe komponenty, nic się wielkiego nie stanie, nie mamy i tak na co tego srebra już wydawać. Wracamy naszą karawaną do naszej bazy, ja sprawdzę jak się robi te kręgosłupy. Super stala zaoszczędziliśmy i 5 komponentów, to i tak nawet nieźle. I się mogę zastanawiać, komu ten zaawansowany bioniczny kręgosłup zainstalować. A i w ogóle ktoś mi ciągle przypomina o tym starożytnym źle, czy tam starożytne zło. Gdzieś tu na mapie jest, ale nie pamiętam szczerze mówiąc gdzie, czy w ogóle gdzieś tu u nas jest. Nie wiem, tu mogłoby być jedynie chyba, no bo gdzie indziej. Nie widzę tutaj nigdzie takich zamkniętych pomieszczeń. No nie, nie widzę, rzeczywiście. Zamknięte te starożytne zło chyba może być tylko i wyłącznie tutaj. Ja na razie tego otwierać nie będę, sądzę, że otworzymy to przed statkiem. O, to będzie taka, zostawmy to starożytne zło jako taką rozgrzewkę właśnie przed odpaleniem statku kosmicznego, przed atakiem wszystkich przeciwników na nas. Zróbmy tu w ogóle jeszcze drugą paletę, bo tutaj widzę, że się nie mieści już ta stal. Ona się tutaj od nigdy nie mieściła dobrze, ale teraz troszkę lepiej to już będzie wyglądało. Czemu nikt tego nie robi? Wszyscy pracownicy zajęci. No, o, Dor już skończył to robić, świetnie. Tak, statek. Zacznę go rozkładać, gdy już zlikwidujemy to pomieszczenie. Czyli tak naprawdę za momencik. Ale tu z tej stali będziemy mieli mega dużo komponentów, mega się cieszę. Bardzo dużo komponentów mamy, 100 komponentów plus jeszcze za 20 chyba kupiliśmy w tej kolonii obok. 11 zaawansowanych już mamy, tu widzę, że koloniści świetnie sobie dają radę z wytępieniem wszystkich Karibu.
ale jeżeli tylko się zauważy właśnie jakieś zwierzaki w okolicy, trzeba je zabijać, bo mięso naprawdę będzie zaraz bardzo przydatne. Oho, inne karibu również się rozłościły na Roberta, więc Robercie, uciekaj. Nie ma nikogo tak naprawdę przy tobie zbyt bardzo. Śpiąca może tutaj iść, Rosa może tutaj iść. To są tak naprawdę twoje jedyne nadzieje w tym momencie. Jak to karibu zasuwa? Strzelaj, Robert, w to. No i uciekaj. Nie wiem, czy dasz radę. 4 kratki na sekundę lecisz, to karibu 4 i 10. A, nie jesteś w stanie uciec w ogóle. No to karibu niestety cię dogoni. Dzięki Bogu w żółwim tempie się to również karibu porusza. Rosa, weź już tutaj strzelaj, śpiąca też tutaj stań. Pomóżcie Robertowi. No już tak naprawdę wszyscy są bezpieczni. Nie powinno być większych problemów. Co ty masz takie rozwalone? A, jakieś tam paluchy u stóp. Ojejciu, te paluchy u stóp ci bardzo zmniejszają twoje możliwości poruszania się. Jesteś 12% wolniejsza od innych kolonistów tylko przez to, że nie masz dwóch paluchów u stopy. Ja cię kręcę, no. Nienormalne. Czemu tego nikt nie przesuwa, no? Dawajcie, dawajcie, kochani. Naprawdę, praca teraz w re. A, i nie likwidujcie również tej ściany, bo na niej oparty jest tutaj dach dla naszych kolonistów. Pamiętajcie zawsze zrobić dach dla waszych kolonistów, którzy strzelają, aby opady atmosferyczne, jak właśnie śnieg, deszcz, nie przeszkadzały im w celowaniu. Podłogę tu jak też zlikwidujemy, tak naprawdę będziemy mieli masę srebra, bo podłoga tutaj była robiona... O, dach się zawalił. Ojejciu, dzięki Bogu nie na kolonistów. Wy też głupaki. Remove roof. Proszę mi tutaj zlikwidować ten dach najpierw. Też nie pomyślałem. Dzięki Bogu to nie spadło na żadnego kolonistę, bo by było bardzo źle. No. Gdzie jest podłoga? Zlikwidujmy podłogi. Co się stało? Animal disease? O nie! Parę naszych zwierzaczków zachorowało. Mam nadzieję, że się wyleczą. Tu jest trochę brudno, więc tu może być problem akurat z wyzdrowieniem zwierzaczków. Zróbmy im jakąś podłogę tutaj. Podłogę możemy im zrobić nawet ze stali, bo tego mamy tak naprawdę najwięcej. A wydaje mi się, że podłoga ze stali jest po prostu czystsza od takiej podłogi piaskowej, że tak to nazwę. A wiem, że od czystości pomieszczenia zależy to, jak szybko nie tylko koloniści, ale też zwierzęta właśnie zdobywają odporność. Mimo wszystko to jest zwykłe jakieś przeziębienie, jeżeli się nie mylę, więc raczej nie powinno być problemu. Karawana wróciła. Bardzo fajnie. Być może zaraz jeszcze wyślemy drugą karawanę do drugiej kolonii. Bo wysłaliśmy jedną tutaj w lewo, jeszcze mamy kolonię tutaj w prawo, w miarę rozwiniętą. Tu nie ma co wysyłać, bo to jest kolonia tych... średniowieczna, jeżeli się nie mylę. No i tutaj srebra naprawdę sporo będzie. Fajnie. Bardzo dużo surowców odzyskaliśmy z tego wszystkiego. No i teraz możemy powoli zacząć rozmieszczanie całej bazy, że tak powiem. To jest chyba w ogóle niepotrzebne. Tutaj też kolonistów w ogóle nie będziemy trzymali, więc ja to po prostu zlikwiduję. To mamy wystarczająco miejsca na naprawdę ogromną ilość tych kolonistów. Ammo crate'y są, więc koloniści szybciej strzelać będą. Przerzućmy tu wszystkie rzeźby za kolonistów, aby tu było w miarę ładnie. I jest tu naprawdę bardzo ładnie, dzięki czemu koloniści się będą lepiej czuli. O! Oszalał zając. No to nie ma się nawet czym przejmować. Sprawdzę tylko, co on będzie robił. Bo jak nie przejdzie całej drogi naokoło, no właśnie, trzeba będzie wysłać kolonistę do niego i to jest mega denerwujące. Basiu, chodź tutaj. Gdzie jest ten zając? Dobra, Basiu, wracaj do pracy, nieważne, jednak przejdź sobie naokoło ten zając i zaraz umrze po prostu. Co on robi? O, świetnie. Bardzo trudny przeciwnik. Wracając, statek. A, i zanim statek, jeszcze jedną rzecz. Ja cię kręcę, ile rzeczy do robienia. Chciałem zrobić hełmy. Light Marine Helmet, jeżeli się nie mylę. Nie, po prostu Marine Helmet. A czym się różni Light Marine Helmet od Marine Helmet? W produkcji. Jeden zaawansowany komponent, 20 super stali. A zwykły Marine Helmet?
Jeden zaawansowany komponent 40 z prestali. Nie, no to robimy Marine Helmet. One się nie różnią w ogóle, jeżeli chodzi o ilość potrzebnych zaawansowanych komponentów. Jedynie się różnią superstalą, a jej akurat mamy całkiem sporo. Zróbmy dwa i zmieńmy troszkę też wykopy, aby właśnie powoli troszkę więcej tych superstali zgarniać, bo jednak wcale nie mamy tak dużo. Może nawet kolejne zakupy to będą zakupy nie tylko na komponenty, ale też na superstal. Bo przecież superstali też będzie sporo szło. O Jezu, Sorbet, coś ty zrobił, głupaku. No i sobie żeś odciął albo oko, albo łapę, no. Sorbet, po co tu chodzicie? Dobra, wracając. Statek. Zacznijmy może od belki, bo do tej belki wszystko będziemy przykręcać. Belka niech się znajduje, no, tak naprawdę tutaj, no. Nie ma powodu, aby była gdzieś indziej. Ta konstrukcja będzie chyba już przeszkadzała tym turbinom wiatrowym, ale to nie problem. Te turbiny z góry jeszcze mogę zlikwidować, te nawet trzy mi się wydaje. Przerzucimy gdzieś indziej też generatory słoneczne. Parę ich na pewno dorobimy po prostu w różnych miejscach mapy, aby być odpornym na ataki takie punktowe. Na przykład jakbym tu dostał atak, to by było bardzo źle. A, i tu nie zrobiłem też jednej ważnej rzeczy. Te pianki tutaj będą bardzo potrzebne. Tak samo jak tutaj przy bateriach. Solofero, nie, wyłącz nam wszystkie nasze urządzenia elektryczne, niestety. Srebra mamy tyle, że się nie mieszczą nawet w dwóch tutaj paletach, plus całym tym zbiorowisku, składowisku znaczy się. 3000 sztuk stali, bardzo dobrze, no. Możemy tę stal wydawać dalej na wzmacnianie ścian. Nie wiem, czy jest sens, raczej nie, bo jak saperzy przejdą, to i tak robić, wiecie, całą ścianę tylko po to, żeby oni jedną kratkę więcej się przebili akurat w tym miejscu, to jest troszkę głupota. Aż tak bogaci nie jesteśmy, a ta stal na pewno się przyda. Dobra, belka będzie zaraz zrobiona. I do belki musimy dorzucić. Może rdzeń komputera zrobimy na samym końcu, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz. Do tego jest potrzebny AI Persona Core. Jak ją stracę, to będzie problem bardzo duży. Więc zróbmy może na początku kapsuły ratunkowe. A, nie mogę nawet ich zrobić. Muszę zaczekać, aż ta belka zostanie skonstruowana. Wejście z lewej strony do nich. Trzy kapsuły tworzymy. Tak jak mówiłem, do kapsuł wkładamy początkowych, startowych kolonistów. O, świetnie, to jeszcze muszę teraz prąd dociągnąć inaczej. Startowi koloniści, czyli Rosa, Ryż oraz... O Jezu, kto? Śpiąca? Już nie pamiętam nawet, naprawdę. Ale pisaliście to milion razy w komentarzach, więc sprawdzę. Na pewno o tych startowych kolonistach nie zapomnimy. Jak tam idzie produkcja? Marine Helmety niestety jeszcze nawet nie zaczęte chyba. No ale akurat teraz się wyłączyły wszystkie te urządzenia elektryczne, więc nie ma co się dziwić. No i super, naprawdę już coś tam mamy. Kolejna rzecz, reaktor, ojejciu, to będzie bardzo drogie. Ship engine również drogi. Sensor cluster, to chyba będzie najmniej drogie. Na to będziemy potrzebowali również dużo zaawansowanych komponentów. Na inne rzeczy zabraknie nam superstali. Superstalom będzie problem, ale superstal to możemy akurat wydobyć w miarę szybko. Co prawda nie ma jej tu też zbyt dużo, ale te zbiory superstali też są w innych miejscach, jeżeli dobrze pamiętam. Jedną superstal mamy albo tu, ale tu na pewno w tym miejscu mamy superstal, więc akurat z tym nie będzie problemów. Najbardziej chciałbym mimo wszystko i tak, żeby statek przeleciał. Po prostu ja z tego statku kupię sobie superstal za własne pieniądze. Kupowanie superstali jest mało opłacalne, bo superstal jest strasznie droga, ale no w takim wypadku co nam szkodzi. Kolejny sensor cluster, kolejna rzecz zrobienia. Wejście jest od lewej strony, więc mogę sensor cluster położyć tutaj. Już też w razie czego zrobię kolejne pianki gaśnicze obok naszego statku. Aby tutaj, nie daj Boże, nic się nie stało. Statek też w ogóle obuduje podłogą betonową, aby również się tutaj nic nie zapaliło.
granaty zapalające albo jakieś pociski zapalające zapalają trawę, która jest wokół. No i tak najlepiej się na przykład właśnie broni uprawę, którą mamy w jakimś tam ciepłym biomie na zewnątrz, której nie mamy takiej zamkniętej właśnie tutaj. Między uprawami robimy jedną, dwie, no dwie kratki są duże minimum. Jakieś podłogi, która jest niepalna. Betonowa podłoga, kamienna podłoga i raczej się pożarami martwić nie musimy. I jedna rzecz, do której bardzo się nam przyda... Ojej, jeszcze wyładowanie. Ciągle coś się dzieje, chociaż to nie są jakieś takie straszne rzeczy. Jedna rzecz, do której bardzo nam się przyda duża ilość stali. To jest coś, o czym nie pomyślałem wcześniej. Bo tak się zastanawiam, na co możemy stal wydać? Niby na bronię, ale... Co się dzieje? A, drop pody. I kojot jeszcze nam poluje na nasze zwierzę, ale się zaraz pewnie zabije. Albo i nie. Dobra, dobra, idźcie do tego kojota, bo... możemy mieć problem. On przejdzie? Strzelajcie w niego. A, jasne, nie ma broni, świetnie. A, kojot już padł. Trudny przeciwnik jak zwykle. A w kargopodach co mamy do wzięcia? O, tutaj nam upadły. Survival Mile, bardzo fajnie. Na pewno się przydadzą. I te Survival Mile też mi się przypomniały. To jest bardzo ważna rzecz do zrobienia. Zrobimy tutaj paletę na jedzenie. Tray rack tak zwany. Nie z... Na pewno nie z drewna. Drewna my nie mamy. Zróbmy go i dzięki temu będziemy mogli tutaj chować bardzo, bardzo dużo posiłków. Zrobimy tutaj właśnie posiłki dla kolonistów. Takie posiłki na zapas. Te package survival meal. A banner urodziła. Jakie mamy więcej zwierzaczków? Labradory. Tak jest, kolejne labradory. Dobrze. Niech się chowają. A, bo zwierzaki nam to mięso wcinają. Dlatego tak to mięso schodzi. Się zastanawiałem. Mówię, co to mięso tak... momentalnie nam znika. No nic. Co ja chciałem zrobić? Posiłki, to wiem. Ale tu już dużo rzeczy do przejania teraz. No nic, przyspieszmy grę. I powoli zwolnimy z posiłkami. Ja bym zapauzował lavish mile, zaczął robić fine mile. Z powrotem. Nie czuję potrzeby lavish mili w tym momencie. Szczególnie, że koloniści się dobrze czują. Lavish mile bardziej nam się przydadzą na taki okres właśnie... ataku. Packet survival meal, tutaj zapraszam. Proszę je schować wszystkie. Na czas ataku, gdy kolonistom będzie źle, wypadałoby mieć w zanadrzu właśnie jakieś piwo, jakieś posiłki bardzo dobrej jakości. Bez tego może być problem. Parę jeszcze łóżek bym dorobił. Trzy łóżka się zmieszczą tutaj, jeżeli dobrze widzę. Trzy łóżka, do których będą podpięte i kroplówka, i Vitals Monitor, i Vitals Center. Czyli na to wydamy również komponenty i stal. Czyli tak naprawdę wszystko, co mamy, na to idzie również komponenty i stal. Bardzo fajnie. Raz, dwa i tu będzie. Tu kolejna kroplówka. No i wszystko git. A, w ogóle nie wiem, czy na tej serii się to zmienia, ale wiem, że po przeładowaniu modów zmieniają mi się rzeźby. Nie wiem, czy akurat w tej serii nam się zmieniły. Na pewno się zmieniły, bo pamiętam, żeby inna rzeźba była tutaj na zewnątrz, ale zmienia się wygląd rzeźb. I to mi się akurat nie podoba, bo u siebie w tej prywatnej kolonii, jak tam grałem jakiś czas temu, ustawiłem sobie te same akurat rzeźby w jednym miejscu, żeby ładnie wyglądało na wejściu do kolonii. Przeładowałem sobie mody, aby nagrać odcinek serii i mi się zmieniły na zupełnie inne rzeźby. Sorbet się wyleczył, a jak tam nasze zwierzaczki, które są chore? Leczą się szybciej niż są chore. Więc wszystko jak najbardziej w porządku. No. Każdy husky się leczy powolutku. A, już sobie przypomniałem. O stali mówiłem, na co wydamy stal. Na bronię się nie opłaca. Komponentów tak dużo nie będziemy musieli mieć.
wieżyczki zrobimy. Zwykłe wieżyczki, nie takie jakieś przekozackie, ale tych wieżyczek to ja mogę nawalić po prostu kosmiczne ilości. One na pewno się nie zużyją. I czemu mamy labradora, który się nazywa mięso? Ciekawe, doróbmy tutaj troszkę dla psiaków do spania. I dostaliśmy misję. Za 35 tunik dają nam 47 Glitter World Medicine. Z bardzo dużo. Hyper Weave 75. I Tech Proof Subpersona Core. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, szczerze mówiąc. Gdzie wy jesteście? Tutaj, do tej bazy. 45 tunik. Jak się robi tunikę? Tunika to jest pewnie też coś takiego dla tubylców. A nie, tunika tutaj jest. Z czego się robi tunikę? 40 materiału na to trzeba, czyli... ile jeszcze raz tych tunik potrzebujemy? 35. 35 razy 40... czyli mamy 400, 800, 1200. No troszkę tych materiałów będziemy na to musieli zużyć. Ale szczerze mówiąc, mamy tego materiału dużo. A tak dużo medycyny Glitter World się na pewno przyda. Ja bym zrobił tę misję. Nie ma tak naprawdę co narzekać tutaj. Nie jest trudna do zrobienia, a naprawdę bardzo dobre tutaj nagrody się za to dostaje. Więc zróbmy te tuniki z rzeczy, których mamy dużo. Maflul, Jakul i Cloth. To są rzeczy najmniej nam potrzebne w tym momencie, chociaż oczywiście... wełny, czy tam bawełny, tam tkaniny, o. Będę potrzebował, nie możemy jej całej zużyć, muszę mieć na to oko, jak dużo tej wełny schodzi. I musimy zrobić tego sztuk 35. Nie będzie miejsca w magazynie chyba na to. Bardzo dużo tutaj mamy mebli w ogóle, niepotrzebnych. Jakieś łóżka, rozwalmy to w ogóle. Sandstone bed, po co mi to? Sandstone bed, wooden bed, excellent, no dobra, to zostawię. Jakieś grzejniki, no tych grzejników też mamy mnóstwo tutaj, możemy po prostu kolejne zamontować, to nie zaszkodzi. A się tutaj po prostu miejsca troszkę zwolni. Co tu jeszcze mamy niepotrzebne? Dużo jakichś siedzeń. Proszę bardzo, tu likwidujemy stoliczki i zakładamy fotele. Ale te stoliki demontują, znaczy stoliki, taborety. Mega długo likwidują. Tutaj, proszę bardzo, kolejna sofa. Jeszcze jedna będzie na pewno. Tych sof to mieliśmy tyle przecież zdemontowanych z laboratorium, że jak mógłbym teraz każdemu koloniście taką dać prywatnie dla siebie. Frania nie jest już zainspirowana nawet. Nie pamiętam, kto w tej serii miał inspirację, kto nie. Kolejne jakieś rzeźby. Czy są potrzebne? Szczerze mówiąc, w niektórych miejscach by się jeszcze jedna rzeźba przydała i jedna już wystarczy w zupełności, więc proszę bardzo, instalujemy. Kolejna rzeźba tutaj nie jest potrzebna. Zwierzaczkom oczywiście, że niepotrzebna. Tu może się przydać, bo będziemy mieli piękno powyżej 4,5. Od 4,5 piękna koloniści mają maksymalny przyrost nastroju, jeżeli się nie mylę. Oho, kargopody. Z czym? Yams, czyli to są takie słodkie ziemniaki, chociaż to nie są słodkie ziemniaki, bo tak jest opisane w grze. Weźmiemy sobie oczywiście, nie są jakoś mega daleko, a 200 sztuk żarcia. No co mamy innego robić? Mamy dużo kolonistów, którzy są w stanie przenosić rzeczy po prostu. Jak wyglądają zbiory superstali? Ojejciu, ktoś się bije. Daniel z ryżem, no głupaki głupie. Super stali nie mamy dużo. Na dodatek jeszcze mamy w kolejce, jeżeli się nie mylę, jeden hełm. Tak jest, bo Barbaralo tutaj już jeden kończy robić. Czwarty to został do zrobienia na tym drugim stole, więc pójdzie na to kolejne 40 super stali, jeżeli dobrze pamiętam. Ale całą resztę super stali już powoli zbieramy na nasz statek. O, i Doriusz ma inspirację. Super, lepszy handel. A ty jesteś dobrym w ogóle ziomkiem od... socjalnych? No taki średni, ale z tą inspiracją powinieneś być bardzo dobry. Jakie jakości te hełmy wyszły? Normalny? Naprawdę? Boa Barbaralo, co ty jesteś w ogóle? Jezu, no. Ale beznadziejnej jakości wychodzą te hełmy. No nic. W nocy mamy minus 5000 watów zaledwie. Naprawdę, wartości luźne strasznie, minus 7000. A akurat wiatraki w ogóle nie chodzą, więc... Jeżeli chodzi o...
prąd, to się jakoś nie martwię specjalnie. Niedługo uprawy włosaka się kończą. Jednak z nimi zdążymy na pewno przed wystartowaniem statku, więc po zrobieniu tych wszystkich tunik będę robił bardzo dużo płaszczy z włosaka diabelskiego. Świetnie wtedy kolonia wygląda, wszyscy są tacy na czerwono ubrani. Lubię bardzo w ogóle te włosaki właśnie, bo kolorystycznie mi się po prostu podobają. W Rimworld mało rzeczy jest czerwonych. Ile tych posiłków? No szczerze mówiąc nie za dużo. Mamy ogólnie tylko dwóch kucharzy. Czy oni się dzielą w ogóle na dzień i noc? Jasny i Daniel? Chyba nawet się nie dzielą właśnie na dzień i noc, niestety, a powinni. No nic. Danielowi chyba miałem w ogóle broń dać. Tak, Daniel miał dostać broń i dostanie ją, ale to na razie... Niech ma ten tasak w ręce, szybciej będzie robił posiłki po prostu. I zwiększmy troszkę limit tych posiłków, bo widzę, że one też dosyć szybko spadają. Niech będą 32 posiłki do zrobienia. Zaawansowane komponenty na jednym ze stołów są już zrobione wszystkie. Oczywiście będziemy ich potrzebowali jeszcze więcej, więc oczywiście do kolejki zaznaczamy. I wszystkie komponenty zaawansowane są teraz też już zużyte, bo nie widzę żadnego tutaj. Ser. Tunikę możesz już przestać robić z tkaniny, możesz ją robić ze skóry ciężkiej, heavy fur, czy tam ze skóry, ale z plain leather lub to jest słabsza skóra po prostu. I super, 18 tunik już jest zrobiony, no to tak naprawdę połowa misji już jest wykonana, a jakieś kosmicznej ilości w ogóle dostajemy rzeczy za to, naprawdę 50 sztuk medycyny z Glitter Wardu. Jakieś tam, jakieś, nie wiem, persona kory, tylko też inne. Ciekawe, czym to się różni, po co to jest? Bo pierwszy raz to widzę, to musi być z modów chyba. Siana powoli brakuje, rzeczywiście. Zwierzaczki nie będą miały co jeść, ale... Najwyżej je zarżniemy. Jezu, nie no, nie będziemy ich zarzynać oczywiście. Mógłbym tak naprawdę te zwierzaki teraz wypazać właśnie tutaj. One tu mają nawet co jeść, zróbmy im specjalną zonę. Czemu XD to się nazywa? Proszę bardzo. Sianko to nazwijmy i pozwalajmy zwierzaczkom chodzić w tym obszarze. To jest naprawdę bardzo dużo trawy do jedzenia. Zwierzaczki nadal będą nie wychodziły za mapę, więc się nie musimy niczym martwić. O, a ktoś właśnie zrobił imprezę, bardzo fajnie. Powiększy nastroje kolonistów. Zawsze opłaca się wtedy wziąć wszystkich kolonistów, wstać, kazać im wstać i... Wszyscy pójdą wtedy razem na imprezę. I tak, zwierzaki. Wy jesteście wszystkie jaki i tak dalej, proszę bardzo. Możecie chodzić sobie teraz już w troszkę większym obszarze. Dzięki czemu tak dużo tego siana z naszych magazynów nie będziecie zjadać. Co prawda tu zaraz to będzie praktycznie jałowa ziemia, bo całą tą trawę zeżrą. Ale no, zawsze to troszkę nam zaoszczędzi czasu. Handlarz piratów. Handlarz piratów jest nawet ciekawy. Nie będę wysyłał do tego Doriusza. Doriusz pójdzie na handel z inną kolonią. Ryżu, weź chodź tutaj. Co oni mają do zaoferowania? Niedźwiedzia! Czarny niedźwiedź. No, to nie jest mega rosomak dla Petunii, ale mi się wydaje, że może być. I mamy wilki oswojone, które są w parze. Też je kupię. Będą się rozprzestrzeniać. O Jezu, jak to powiedziałem? Rozprzestrzeniać. Rozmnażać się będą. To sprzedajmy, niepotrzebne. Shield belt też już będzie niepotrzebny. Chyba wszystko. Paliwo chemiczne mogę od was kupić, co ciekawe. No ale nie, to jest wszystko, co mnie interesuje. Chodźcie tu, zwierzaczki kochane. Proszę bardzo. Do psiaków oczywiście lądujecie. No i proszę bardzo, mamy partnera dla Petunii. O Jezu, jaki ty jesteś mały. Ja myślałem, że rzeczywiście ten niedźwiedź jest wielkości mega rosomaka, ale Petunia tutaj po prostu jest wielkoludem w porównaniu do każdego innego zwierzaka. Ten misio to jest nikt. A, i skoro mamy paliwo chemiczne... Pociski. Zróbmy pocisków eksplodujących trochę. Ile na to idzie paliwa? 10 paliwa chemicznego, czyli tak jak mówiłem, nie za dużo. I na to pójdzie dużo stali, no to na to akurat stale jest potrzebna. 10 pocisków takich. Ile kosztują pociski EMP do zrobienia? Czy
Czemu nie mogę dodać kolejnych? Muszę... Za dużo tu jest, czy co? Tak, o, ciekawe. Nie wiedziałem, nigdy nie miałem za dużo rzeczy do zrobienia. Pocisk EMP. Tyle samo kosztuje, ale pociski EMP to są mało przydatne. No, musiałby statek kosmitów spaść, żebym mógł się w ogóle zastanawiać nad pociskami EMP. Granaty EMP, jak dla mnie się lepiej sprawdzają w tym momencie po prostu. Zróbmy jeszcze zapalających parę. No, 5 wystarczy. O, one są droższe, no to nie, ich wystarczy 5. 15 eksplodujących, potem mogę się zastanawiać nad kolejnymi. Tymczasem cała kolonia ma imprezę. Bardzo miło. Nie to, że teraz mamy problemy w ogóle z nastrojem. Wszyscy koloniści mają tak dobry nastrój, że praktycznie ciągle mamy inspirację, z czego się bardzo cieszę oczywiście. No, ale trzeba będzie dbać o ten nastrój już bardzo, jak się zrobi statek. I odnośnie statku. 6 zaawansowanych komponentów na sensor cluster jest potrzebnych. Ile mamy już ich? Cały jeden. O mój Boże, tempo robienia tych komponentów jest zabójcze. No ale teraz też się te Marine Helmety robiły, więc rzeczywiście po zrobieniu tych hełmów nie będziemy mieli nic już do robienia w naszych tych stacjach fabrykujących oprócz komponentów. Zupełnie nic. Zwierzęta jakieś do nas idą. Roberto. A, idziesz już tutaj, bardzo fajnie. Chciałbym się dowiedzieć, co to jest. Czy to są jakieś krwiożercze zwierzaki, czy po prostu przechodzą? Nie, 3 zwierzaczki, no to będą po prostu przechodziły pewnie. Nawet się tym nie przejmuję. I właśnie, przypomniałem sobie o tym kręgosłupie. Komu ten kręgosłup moglibyśmy zainstalować? Seriusz ma kręgosłup, Rosa ma, Frania nie ma. Czy ktoś ma bad back na przykład, że ma słaby kręgosłup i wolniej chodzi? Nie za bardzo. Syntetyczne płuco ma była Barbaralo. A to jest to lepsze, aha. Nie no, nikt nie ma problemów z kręgosłupem. Ela nie ma żadnej części ciała innej, ale Ela akurat nie jest dobrym strzelcem, więc... Jeżeli mamy komukolwiek instalować ten kręgosłup, to komuś, kto dobrze strzela. Robert, ty jesteś dobrym strzelcem? Ty jesteś świetnym strzelcem! Wow! Masz bioniczne oko, z kręgosłupem to byś wymiatał z tym karabinem. A niech będzie, Robertowi zainstalujemy bioniczny kręgosłup. Nie wiem czemu tu jest i tu jest. No nic. Roberto, zapraszam do naszego szpitala. Kto już zabrał? Kto idzie to instalować? Nie wiem, ktoś idzie już operować Roberta, a ja chciałbym, żeby to była Frania. Barbara chyba go operuje, tak. Frania, ty się tym zajmij. Nie wiem, jak inni koloniści, wiem, że Frania jest po prostu na tyle dobra, że ona się tym może zająć. I ona też teraz tego nie robi. Basia! Jezu, nie rozumiem, tak mnie to denerwuje czasami. Ja każę kolonistom coś robić na siłę, a oni i tak tego nie robią. I proszę bardzo, wydra nam poluje na jakieś nasze zwierzę. Zaraz pewnie tutaj padnie. No, tak jak mówiłem. A do okolicy weszły Trumbo. Czy ja chcę Trumbo zabić? Nie wiem. Pomyślę nad tym. Kolejny hełm zaraz zrobiony. Robert już ma kręgosłup bioniczny. No i wszystko idzie po naszej myśli. Mamy 11 łóżek medycznych. Czy to wystarczająco dla kolonii? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na 16 kolonistów mamy. No nie, no 11 łóżek powinno być wystarczające. Szczególnie, że one są takie doładowane po prostu tymi wszystkimi kroplówkami i z nich koloniści będą bardzo szybko wychodzili. Dobra, no jak na razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Postaram się nagrywać częściej i mam nadzieję, że się zobaczymy za 2 dni. Trzymajcie się i cześć!